O, chyba jest, się zaczyna. Halo. A hej, gdzie już jesteś? No na placu zabaw. Masz już wszystkie książki ze sobą? Chyba tak, zależy, nie chcesz pokazać. No nie wiem, to co ostatnie, nie? Dobra, to dzisiaj myślę, że już ostatnia próba? Ostatnie podejście do filmu? Nie wiem. Ja się domyślam, że jeszcze dwa dni nam to zejdzie. Hej, dzień dobry. Jesteśmy na podwórku. Wiecie co? Przyjechałyśmy ten, jak to się mówi. Zrobić sesję kilku książką. To co ostatnią? Piłyśmy. Alicję Sienicką i służącą. I błyskawica. Trzymaj, błyskawica nam spadła. I akurat pasuje. I akurat właśnie pięknie pasuje. I oczywiście terapeutka. O terapeutce już też wspominałam. Że też do nas przyszło, dopiero co sobie zamówiłyśmy. A słuchajcie, co pisze Remigiusz Mróz. Jedyne, co może mnie oderwać od pisania, to nowa książka pani Paris. A my już praktycznie mamy całą serię, bo to jest autorka tej książki Za zamkniętymi drzwiami. I teraz będziemy się zaczytywać. A moja też ma coś dla was, bo chciała wam coś koniecznie pokazać. Będzie to bardzo duża niespodzianka. Cieszysz się, że to w końcu do ciebie przyszło? Tak. Maja ma w końcu swojego pierwszego smartwatcha. Jest. I pokażemy widzom kilka przebitek. W ogóle mi najbardziej podoba się taka funkcja ogrodzenia, więc możecie sobie też swoim dzieciom ustalić ustalić teren, po którym mogą się poruszać i jak wyjdą poza ten teren, to dostajecie powiadomienie. To co, próbujemy coś? Pokażesz tą grę też? Pokażemy wam, Maja wam pokaże fajną grę, a my sobie jeszcze ustawimy czas na może 5 minut i zobaczymy ile zrobisz kroków. Jedyne co mnie może oderwać od pisania, no, to nowa książka pani Paris, Remigiusz Mróz, terapeutka. Najnowszy thriller autorki Za zamkniętymi drzwiami. Jej powieści 4 razy walczyły o bestseller Empiku. 3 razy o tytuł książki roku w plebiscycie portale Lubimy Czytać. Tylko w Polsce sprzedały się w nakładzie 1 000 000 egzemplarzy. Czasami spełnienie marzeń może być początkiem koszmaru. Alice i Leo wprowadzają się do świeżo wyremontowanego domu na ekskluzywnym zamkniętym osiedlu. Właśnie spełnia się ich marzenie, ale pozory mogą mylić. Wkrótce Alice zaczyna poznawać sąsiadów i odkrywa przerażający sekret domu, w którym zamieszkała. Co więcej, odczuwa coraz silniejszą więź z Niną, terapeutką, do której wcześniej ten dom należał. Tragiczne wydarzenia z przeszłości stają się obsesją Alice. Tym bardziej, że gdy tylko z kimkolwiek porusza ten temat, wszyscy nabierają wody w usta. Mieszkańcy ekskluzywnego osiedla pilnie strzegą swoich sekretów. 417. Ekstra. Nie przejmuj się ojcem, mówi Kacper, otwierając szerzej drzwi swojego pokoju. On nie może zobaczyć, że się go boisz. To taki typ człowieka. Jaki typ? Wychodzę z jego pokoju. Czuję się, jakbym wróciła do rzeczywistości, w której zarówno on, jak i ja mamy skrupulatnie określone role w tym domu. To, co wydarzyło się w jego pokoju, ta przyjemna rozmowa, jego spojrzenia, uśmiechy i ciekawe opowieści, było snem, który powoli rozmywa się w świetle dnia. Typ dręczyciela. Odpowiada cicho. Dzień dobry. Jak widzicie, szykujemy się do filmiku. Korzystamy z pięknej pogody. Na razie mamy pełno książek. Ja mam kawkę, a Majcia ma w puszynku wodę. Także zaraz zaczynamy. Idziemy jeszcze po niezbędne rzeczy, bo nie umiałyśmy się tutaj ogarnąć. A oczywiście zapomniałyśmy statywu, jak to zwykle bywa, więc musimy sobie jakoś radzić. Czy my mamy wszystko? Zależy, jaką książkę chcesz. Znaczy nie, no książki mamy, ale plecaki mamy, torby mamy, tak, aparat mamy, mamy też widzów, miejmy nadzieję. Tak. Dzwonię do Majki, dam wam, dam na głośno mówiący. Halo? No hej, jesteś tu gdzieś, bo ja już zaczęłam i czekamy tylko na ciebie. No tak, jestem na parkurę, się nazwać. Dobra, no to chodź szybko, co? Dobra. No chodź. Pa. Ja się nabiegam. Jej dziadek ma taką swoją... Tajemnicę? Nie. Ogródeczek? Nie. Spiżarkę? Nie. Domek? Nie. Okej. Okay. To jak to się nazywa? To jest ta. Zapomniałam. Szklarnia. No. Szklarenkę, ale taką dużą szklarenkę. Jej dziadek miał taką wielką szklarnię. Mhm. I zawsze przynosił takie...
świeże owoce. A jak nie było słońca, to był cały czas deszcz. No. A jak słońca nie ma, to nic nie rośnie. I Lilia się zaciekawiła. No. Jakim cudem to dziadek jej przynosi takie owoce, a nie takie malutkie. No i co? Będziemy czekać na rozwikłanie zagadki? Bo może duże prawdopodobieństwo jest takie, że może gdzieś tam faktycznie to słońce jest ukryte, albo ktoś się schował. Dobra, to patrz, ja mam już kawkę, zaraz sobie ją tutaj otworzę, póki to jest gorąca. To już nasze kolejne podejście do nagrywania w terenie, ale na pewno jeśli wy nagrywacie na zewnątrz, zdajcie sobie sprawę, ile to w ogóle czasami zachodu potrzeba, żeby to wszystko ogarnąć. Jeśli nagrywacie. A na pewno większość z widzów na pewno też nagrywa, a jak nie, to pewnie będą kiedyś nagrywać, może spróbują swoich sił w YouTubach. Ale nie o tym, o tym, że faktycznie na zewnątrz wszystko przeszkadza. Nie takie słońce, nie taka pogoda, pełno ludzi gdzieś, tylko czekacie, aż będzie jakiś wolny kadr, ani żeby nic nie było słychać gdzieś tam w tle. I w tym momencie, kiedy nadejdzie taki punkt szczęśliwy, to jest, udaje się nagrywać. Dobra, to dzisiaj na początek o dwóch książkach. Po pierwsze Szeptun, a po drugie Powrót. Podoba mi się historia Julii, podoba mi się historia Mani, czyli Marysi, Jakuba. Nie będę wam zdradzała za dużo szczegółów, powiem tylko, że na majówkę idealnie się nadaje, bo to taka obyczajówka, ale z romantycznym wątkiem w tle. I już wiem, że to nie będzie moja pierwsza książka i ostatnia od pana Tomka, także ja na pewno po Szeptunie sięgnę po więcej i wtedy dam wam znać, co sądzę. A ty, Miśka? To dla ciebie okładka? Ładna. Taka w moim serii. A, wiecie, co mi przypomina okładka? Zobacz. Wiesz, co mi się przypomina? Pamiętasz taki serial, jak kiedyś oglądałam? Nie, Outlandera. A no. Outlander. No. Bardzo mi się podoba. Proszę bardzo. Kolejna to Nicholas Sparks i jego powrót. Zaczęłam ostatnio o tym mówić. Na pewno też na Instagramie widzieliście zdjęcia. Pamiętasz, jak robiłam zdjęcie? Pokaż. Tego Sparksa? Przeczytałam praktycznie, nie wiem, chyba w 2 dni. Też podobna historia, romantyczna. Pewien mężczyzna wraca po pewnym czasie do domu po swoim dziadku. Chce rozwikłać zagadkę śmierci swojego dziadka. Jest taka pewna dziewczyna, która trochę mu to utrudnia, ale on jednak nie poddaje się i chce dowiedzieć się, jaka była prawda. No i w międzyczasie spotyka pewną kobietę, już myśli, że coś między nimi może zaiskrzyć, ale ona za każdym razem jakby go odpycha, odtrąca, więc co z tego wyniknie? Przeczytajcie sami. Ja już wiem, że sięgnę na pewno po kolejną książkę od Sparks. Tak, od Sparksa i tego jest mnóstwo do wyboru. Poczekaj, już ci pokazuję. Więc wy dajcie znać, którą kolejną mam przeczytać i czy czytaliście Powrót. To kolejna historia kryminalna, thrillerowa, czyli najlepszy gatunek literacki, który ja po prostu uwielbiam. A wiecie, że Polacy też najczęściej czytają kryminały? A wiecie kto? Ty też już wiesz, nie? Kto jest najbardziej poczytnym autorem? A powiesz? Tak, dokładnie. A ja mam tutaj książkę od Sarah Hillary. Nie czytałam jeszcze, ale no chcę znaleźć czas, żeby przeczytać. I wiem, że to jest brytyjska pierwsza liga kryminalna. I wcześniej od pani Sarah Hillary pojawiło się W obcej skórze, Nie ma innej ciemności i teraz to Smak strachu, więc jak to przypadnie mi do gustu, a podejrzewam, że nie będzie innej opcji, to oczywiście po tamte dwie kolejne również sięgnę. A Wojciech Chmielarz pisze tak: mroczna, pasjonująca i przejmująca książka. Tak się powinno pisać kryminały. No to dobrze, ja już mam tutaj dwie ostatnie książki. Popatrzcie na tę okładkę. Czyż nie jest piękna? Czyż nie jest piękna? Taka zimowa kreacja. Może trochę tutaj pasuje do mojego outfitu. Ale tak, myślę, że część z was zna panią Nataszę Socha. Pani Natasza Socha. I ja tutaj mam jej niepiękność. Ile jest warta twoja uroda? Nasturcja ma 28 lat i piękne imię. Podobacie się imię Nasturcia? Nasturcia? No. Choć sama czuję się kwintesencją brzydoty. W czasach, gdy uroda determinuje wszystko, Nasturcja coraz bardziej zamyka się w sobie. Flirtuje przez internet z nieznajomymi mężczyznami, uwodząc ich pod maską anonimowości. 45-letnia Paulina jest jej całkowitym zaprzeczeniem. Pod każdym względem wydaje się ideałem piękna, choć nikt nie wie, ile ją to kosztuje i jak bardzo czuje się samotna. Jej każdy kolejny związek kończy się katastrofą. Drogi obu kobiet przecinają się pewnego dnia, by uroda i brzydota mogły
się przeniknąć i pomóc sobie wzajemnie. Co tak naprawdę wyznacza współczesne kanony piękna? Czym jest atrakcyjność? Jak bardzo czujemy się dobrze sami ze sobą? Czy mężczyźni faktycznie szukają kobiet nieskazitelnych? Książka, która znalazła się na końcu zestawienia, to kłamczucha, bo jak autorka, tylko okładka, bardzo mi się podoba, tak treść już tak nie do końca w moim stylu. Nie wiem, ale wydaje mi się, że bardzo dużo opinii w internecie jest bardzo, bardzo pozytywnych. W sumie ja nie wiem dlaczego, no tak, ale każdy ma inny gust literacki i każdy lubi czytać coś zupełnie innego. Ja szczerze powiedziawszy, nie wiem czemu ktoś wpadł na pomysł, żeby książkę napisać od końca do samego początku. I teraz... Z tej perspektywy tak się właśnie zastanawiam, czy wy czytając książkę lubicie, jak imiona są w języku polskim i lubicie jakby pamiętać, kto był kim? Bo ja po lekturze tej książki już w ogóle po pierwsze nie jestem w stanie przypomnieć sobie, jakie tam imiona padły w tej książce, a po drugie, kto był kim. Nie mam też swojego ulubionego bohatera, którego wiecie, jakiego ja bohatera lubię, takiego, który z jednej strony odpycha, z drugiej strony zachęca i chcemy czytać i przewracać kolejną stronę i kończyć kolejny rozdział, a przed pójściem spać mówimy jeszcze jeden rozdział, jeszcze jeden rozdział, jeszcze jeden rozdział. No dawno tak nie miałam, że w połowie książki chciałam ją odłożyć i powiedzieć, no dobra, już koniec. Ale nie robię tak nigdy, bo bardzo tego nie lubię, więc jak zaczynam czytać książkę, to nawet jeśli okazuje się trochę takim książkowym klopsem, to przeczytałam do końca. Bardzo mi zależy, żebyście napisali waszą opinię na temat właśnie tej książki, bo chcę się dowiedzieć, czy wy sądzicie to samo co ja, a może macie zupełnie inne odczucia, także podzielcie się w komentarzach. To znalazłaś Nosala czy Nohala? Tak. I Nosala. No. I gęsia szyja. Gęsia szyja? A z której to książki? To ty. To jest piękne, to są rymowanki. Mogę też przeczytać z tobą? Tak, dobra, mogę je pierwsze, to moje ulubione. Tak, tak. Dobra. Tutaj są te, czy tamte to wyślenie. To ja będę u tych ciemnych, a ty będziesz a ja tych jasnych i... Dobra, dobra. Niebieskich. Teraz czytam o tych rysiach. Dobra. Tatku, czy słyszysz ten dźwięk złowieszczy? Tak, znowu jakiś turysta wrzeszczy. Czekaj, teraz... Tacia. Zapraszam serdecznie na szlak. Pozdrawiam, tatrzański ptak. Pamiętaj, nie zmuszaj dzikiego zwierzęcia, by ci pozowało na siłę do zdjęcia. Do 100 000 machnieć ogonem. Przestań mi... Zdjęcia robić smartfonem. Co my to ostatnio zamówiłyśmy? Wykończ tę książkę. Zamówiłyśmy od pani Kerry Smith. Pamiętacie panią Kerry Smith? Pamiętasz? Sama nawet tu jest napisane. A pokaż, jak ona wygląda. Kerry Smith, autorka Zniszcz ten dziennik. Tak. Uwaga, zaraz wam pokażę, jest mega. A pamiętacie, jak kiedyś na moim kanale był Zniszcz ten dziennik? Tak, pamiętam. I znam się to Zniszcz ten dziennik kontra... ta książka? Zniszcz ten dziennik, dobra. I tam były takie różne zadania i my pomyślałyśmy sobie z Mają, że... Widać? Czekaj, widać? Pomyślałyśmy sobie... Poczymaj! No miałam się napić kawki. No dobra, ale poczymaj, zobacz. Pomyślałyśmy sobie z Mają, że po prostu kupimy sobie i że... Jest? Jeszcze? Jeszcze. Jeszcze? Okej. Okay. Piękna jest, prawda? Pomyślałyśmy sobie z Mają, że po prostu zamówimy i spróbujemy sobie rozwiązać jakąś fajną... To nie będzie zagadek, a czekaj. Słowo do czytelnika, użytkownika. Niektórym dorosłym bardzo nie spodoba się ta książka. Już ja uwielbiam wszystkie. Niebawem zrozumiesz dlaczego. Jeśli te słowa właśnie czyta ci ktoś dorosły, tak, dokładnie, to ja, poklep go po ramieniu i powiedz, że wszystko będzie dobrze. A co miałeś powiedzieć? Że wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze! Wykańczanie nie zawsze oznacza coś złego. O! Książki lubią, gdy ludzie je wykańczają. Okej. Okay. Zamęczają ciągłym czytaniem. O, to moja. To ja. I używaniem na milion sposobów. Ciekawe na jakie. No to co? To spróbujmy coś zrobić, a może sobie tak wylosujemy. Jak co tutaj jest? Tutaj, naciśnij tu. Puknij tu. Stuknij tu. Naciśnij tu. Puknij tu. Naciśnij tu przy biżuwika. No i co, jak ci się tam robiło te kroki? Ale to biegłaś, czy co? No nie, no szłam. Aha, szłaś. To co, mówimy o tej niespodziance, jaką mamy?
ile to ci nasi widzowie mogą zgarnąć rabatu na produkty marki Garrett? 20%! Na nieprzeceniony asortyment, także to wszystko dzięki tej pani. Także to wszystko dzięki tej pani, więc jeśli macie ochotę, to wejdźcie sobie na Garretta, a kod, nie, hasło rabatowe, kod rabatowy damy Wam też w opisie, to oczywiście jest kobieta z książką bez polskich znaków. Chcecie właśnie obserwować swoje pociechy w aplikacji, to musicie tą aplikację po prostu pobrać i tam jest wszystko. A nawet jak nie będziecie wiedzieć, jak to zrobić, to na tam YouTubie... Tam chyba są trzy aplikacje w ogóle. Na YouTubie jest po prostu pełno tych takich poradników i my też jak instalowałyśmy, to też właśnie oglądałyśmy sobie poradnik i udało nam się wszystko podpiąć i kolor nam się bardzo, bardzo podoba, ale też był taki bardzo fajny. My mamy różowo-fioletowy. Nie, to jest różowo-szary, ale jeszcze był chyba niebiesko-szary. Ale jeszcze był taki chyba, z tego co pamiętam, żółto-czarny. Też był bardzo, bardzo ładny. Moja koleżanka jeszcze ma różowo-fioletowy. No, także drodzy rodzice, bardzo przydatne urządzenie. Tak, no nic, my zmykamy, ja idę sobie jeszcze coś poczytać i skorzystamy sobie z pięknego, słoneczka. Ustawię małe kroki, żeby zrobiła 10 tysięcy. Leć robić kroki. Dobra. Pa! Pa! No to tyle w dzisiejszym książkowym odcinku. Mamy nadzieję, że taki trochę poskręcany vlog Wam się spodobał z tych kilku dni, poskładany vlog z kilku dni Wam się spodobał. My jeszcze na sam koniec spróbujemy sobie zrobić zdjęcie tym Twoim zegarkiem. Spróbujemy sobie zrobić zdjęcie z tym smartwatchem Garretta od Majki i postaramy się Wam po prostu tutaj wrzucić to zdjęcie. Dobra, no to ostatnie ujęcie do dzisiejszego filmu. Robimy sobie zdjęcie Garrettem. 3, 4. Jej! A pokaż, tutaj do kamery, że jak nam wyszło? Czekaj. Nie widać. O, jest. Pięknie. A my się już żegnamy? Pa, pa. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło w tą majówkę taką chłodną, deszczową, ale ja trzymam kciuki, żeby wyszło słońce, nie? Tak. Żeby było ciepło, żeby przynajmniej można było wyjść na jakiś spacerek. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał Kobieta z Książką. Wejdź na Instagram nasz Kobieta z Książką, ale wiecie co? Założyłyśmy jeszcze, powiesz o świnkach? Maja założyła, no to mów. Nie, to moje świnki. Aha. Założyły sobie, Instagrama. Oczywiście więcej ludzi ich obserwuje niż moje konto. A powiesz jak się nazywają? Może widzowie będą chcieli wejść? Kawie domowe Mai albo kawie podłoga domowe Mai. Tak. Damy wam w opisie link, żebyście mogli zobaczyć. Lucian i Jusian, tam powiemy wam, że super pozują. Dobra, nic, bo zaraz nam bateria znowu kładnie i nic z tego będzie. Do zobaczenia w kolejnym książkowym odcinku. Pa!